To już nasza ostatnia nauka. Troszeczkę zmieniłem tutaj swoje plany co do tematu. Już tak mi się wydawało wczoraj, że wykazaliście pewne zainteresowanie tematyką tożsamości mężczyzny i kobiety. No to pójdźmy dalej. Ja od razu pewne zastrzeżenie robię. Ja ten temat wałkuję w kółko i mi się nieraz gorąco robi, jak skończę konferencję i wrócę do siebie do pokoju. Gorąco mi się robi i strach mnie dopada, że panie sobie pomyślą, że ja tutaj, i dostaję nieraz sygnały takie internetowe, że ja tutaj strasznie preferuję panów i staję po ich stronie. No więc, no to po pierwsze się przyznaję, no jestem facet, mimo że noszę sukienkę, ale pod sukienką spodnie jednak, one są bliżej ciała. Ale teraz tak na poważnie. My jesteśmy równi co do godności, mężczyzna i kobieta, absolutnie tutaj nie ma żadnych dyskusji. Jesteśmy równi, jeśli chodzi o szansę grzeszenia. I nie uważam, że kobiety są gorsze od mężczyzn, czy mężczyźni od kobiet. To nie to. Nawet to, że poświęcam, i dzisiaj też poświęcę więcej chyba trochę miejsca mężczyznom, to przyznaję, że są bardziej zagubieni, bardziej pomocy potrzebują. Natomiast dlaczego? Mężczyźni może nawet grzeszą bardziej, to oni częściej, teraz się niestety te proporcje zmieniają, ale mordują, zostawiają żony z dziećmi, gwałcą, są jakoś wpadają w nałogi. Ale Pan Bóg dał im obronę pewną, żeby się bronili przed tymi strasznymi grzechami. Mianowicie ich grzechy są widoczne. Jak facet grzeszy, to raczej widać na kilometr. Albo leży spity, albo poszedł z kochanką, albo bije żonę i dzieci. No to jest złe, ale przynajmniej to widać. Pan Bóg, żeby ratować człowieka, nieraz pokazuje konsekwencje grzechu. Nie to, że ktoś nagrzeszył i nie ma żadnych konsekwencji. Nie, są konsekwencje, je widać. To dlatego Jezus mówił, że cudzołożnicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Alkoholicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego, dlatego że alkoholik wie, że grzeszy i widać to. I on jest piętnowany, pokazywany palcami. O, idzie, pijak, pijak. My natomiast, mówię my księża i wy katolicy gorliwi, grzeszymy tak często sprytnie, że tego nikt nie widzi. Że tego nikt nie widzi. Dlatego oni przed nami wejdą do Królestwa Bożego, bo są grzeszą, ale przeżywają upokorzenie. Taki pijak się nasłucha, jemu jest głupio. I jeszcze z jednego powodu, może właśnie o tych grzechach niewiast troszkę więcej. Ja pamiętam, jak na rekolekcjach, jako dzieciak chodziłem do swojej parafii, potem jeszcze jako młody ksiądz słuchałem rekolekcji. Tyle tych nauk było na tych chłopów, że piją, że zdradzają, że są niedobrzy, i kobiety stały z satysfakcją, panowie się próbowali wywinąć z tych rekolekcji, bo wiedzieli, że to oni dostaną po głowie. Co jest jeszcze niebezpieczne, jeśli chodzi o kobiety, że kobiety nieraz właśnie to, co uważają, że jest ich bohaterstwem, tak powiedziałbym, jakąś główną cnotą, jest błędem i powołuje dużo zła. No, kobieta, która właśnie mówi, ja to mężowi tłumaczę. Od 30 lat mu tłumaczę, żeby on się zmienił, a ona go tak tą gadką psychicznie wykańcza, że on się właśnie nie może zmienić. Albo ja się tak opiekuję dziećmi, dla tej rodziny wszystko poświęciłam. Czytaj, zniewoliłam rodzinę swoim wścibstwem i nie pozwoliłam swoim synom się rozwinąć, bo ciągle drygowałam. Ja nieraz zdarza mi się widzieć panie, które 50-letnim synom mówią, pokrój to inaczej na talerzyku, no mięska sobie, więcej sałatki dokładaj. Facet zawstydzony przy księdzu, mamo, no weź się na swoim talerzem zajmij. No. I ona myśli, że ona się troszczy, ona się nie troszczy, ona rozbija. To przekonanie, co mówiłem o bezbłędności nieraz płci pięknej, już w dzieciństwie tak preferowane, jest bardzo mocne. Ja pamiętam, kiedyś pewna pani przyjechała do mnie z Wrocławia, no to jest prawie 400 kilometrów, wzięła dzień wolny, zapłaciła za pociąg w obie strony, to tam z 2-3 stówy jej wyszło. No to przedsięwzięcie z Wrocławia, to nie to, że ona z dwie ulice do mnie przyszła. I jaki temat? No małżeństwo. Słucham panią, co tam się dzieje w małżeństwie? I ona tak 45 minut opowiadała, ja jej nie przerywałem, bo chciałem ją tak dobrze przyjąć. No przyjechała z Wrocławia, to żeby nie odeszła jakoś rozczarowana czy niewysłuchana. 45 minut opowiadała mi, jakim jej mąż jest potworem. Skończyła. Ja czekałem na coś, ale się nie doczekałem, więc mówię, przepraszam, że zapytam, czy pani też jakieś błędy popełniła w tym małżeństwie? No proszę księdza, nikt nie jest doskonały.
to wszystko? I wiecie, zadziwiłem się. Powiedziałem jej to szczerze z serca. Proszę pani, jedzie pani do mnie 350 km, drugą 350, 700. Płaci pani 300, żeby mi opowiedzieć bajkę? Oczywiście ktoś w małżeństwie może być bardziej winny, ale nie ma sytuacji czarno-białych. 90% ludzi opowiada sytuacje czarno-białe. Mi się podobają tacy, którzy zaczynają przewidzieć. Zacznę od swoich wad. Narozrabiałem. Rzeczywiście. Pytam nieraz tych kobiet. Mąż pije. A dlaczego pije? Nie wiem. Wy przez 30 lat mieszkacie pod jednym dachem. Obserwuję go pani rano, wieczór, we dnie, w odruchach, nie w odruchach. Nie wiem, dlaczego pije. Kiedyś, uwierzcie mi, byłem w niebezpieczeństwie zagrożenia, może nie życia, ale uszczerbku na zdrowiu. Kiedyś jedna pani mnie w Świętej Anny ostro przeatakowała w zakrystii. Na szczęście miałem książkę pana Jacka Pulikowskiego, z której ten cytat wziąłem. Jak ona mnie atakowała, to ja się książką broniłem. Tu pani czyta, to nie ja. A co pan Jacek napisał? Pan Jacek napisał, że 90% alkoholików w Polsce, mężczyzn, którzy zaczęli pić po ślubie, nie tacy, że pili przed ślubem, tylko tacy, co się rozpili po ślubie. 90% przypadków związanych jest z tym, że żona bawiła się facetem w dziedzinie seksu. Dostaniesz albo nie dostaniesz, bezgrzeczny to dostaniesz, a nie bezgrzeczny dostaniesz. Żona, a może byś dla mnie założyła taką bieliznę? Ty zboczeńcu, ty w ogóle jesteś jakiś zboczony. I facet zaczynał pić. Kiedyś mi jedna kobieta, jeden facet powiedział, że współżył z żoną i ona sobie na zegarek patrzyła. Zobaczysz, powiedział. Facet, pamiętajcie, facet jest wrażliwy na punkcie swojej wielkości i szczególnie w sprawie dziedzinie seksu. Jak ktoś poniży w dziedzinie seksu, będzie się mścił. Ale właśnie mówię o tym, że o tym się w ogóle nie mówi. Proszę państwa, ja przeszedłem przez seminarium, czytałem mnóstwo książek i dopiero po latach przeczytałem przyczynę 90%. Pan Jacek też to skądś cytował, nie pamiętam w tym momencie. W książce Być ojcem, tak, jedyna kariera mężczyzny, znane jego książce. Więc o tym się nie mówi i dlatego może te procenty tak rozkładam. Przypomnę, co mówiłem wczoraj, zasadnicza myśl. Piękno kobiety jest motorem, który uruchamia mężczyznę. Mówiłem o tym młodym człowieku, co tam rąbał to drewno. Jeszcze jeden mi się przypomina tutaj dowód na to, że ludzie to wiedzą, że piękno kobiety to jest coś energetycznego dla świata. Mianowicie, czy państwo pójdziecie do galerii sztuki w Warszawie, czy w Helsinkach, czy w Budapeszcie, zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie, ona ma kwiat we włosach, ona jest w sukni powłóczystej albo jest rozebrana, to jest akt. I ludzie stają i takich obrazów są setki. Na palcach jednej ręki policzycie obrazy w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, zacznij coś robić. Bo kobieta zmienia świat przez swoje piękno. Oczywiście przez pracę kobiety są lekarkami, inżynierami, ale proszę państwa, 4/5 świata czy 9/10 świata zostało zbudowanych dlatego, że facet kochał kobietę i dla niej to robił. My tych imion nie znamy. To jest, a natomiast mężczyzna musi mieć tą swoją pozycję i najlepiej czuje się tak jak Pan Jezus. Jest tym, który ma władzę po to, żeby służyć. I służy po to, władza mu jest potrzebna po to, żeby służyć. On apostołami kierował, ale on im służył, on im obmywał nogi i za nich umarł. I to jest facet, to jest rola faceta. On decyduje, on powinien mieć głos decydujący, oczywiście konsultujący z żoną, ale tylko po to, żeby służyć. I każda kobieta, nie, proszę państwa, nie będzie problemu feministek, że facet no rządzi, że decyduje, co on się myśli, jeśli kobieta będzie widzieć, że mężczyzna jest gotowy oddać za nią życie. Uwielbiam ten przykład. Jeden pan mi opowiadał, szedł kiedyś z żoną w Warszawie w Parku Saskim i podeszło 5 typów. No, jakieś pieniążki by się przydały, a facet mówi, panowie, porozmawiamy, ale moja żona pójdzie do domu, a ja z panami załatwię. Ona, kochanie, ja cię nie zostawię. Zosiu, ja z panami pogadam, proszę iść do domu. Ona poszła i on pogadał z nimi, wrócił, troszkę był poszarpany, widać. Ale to jest właśnie to, ty kochanie pójdziesz do domu, a ja będę wystawiony na niebezpieczeństwo. Jeśli kobieta wie, że mężczyzna by oddał za nią życie, żeby ją na rękach w nocy nosił, kiedy będzie chora, że jak nie będzie, to będzie jej buty zawiązywał, zrobi za nią wszystko, to bez problemu pozwoli, żeby taki ochroniarz nią rządził, bez problemu. Józef
wziął Maryję i dziecko. Ktoś może powiedzieć, jak to tak wziął? Co to? Matka Boża tak sobie ją wziął. Drogie Panie, życzę Wam, żeby Was taki ochroniarz, jak święty Józef, wziął i ochronił przed złem fizycznym i duchowym. Mówiłem też o tym właśnie i na tym skończyłem, że Pan Bóg stwarza świat rozdzielając, rozdzielił ciemność sklepienia, rozdzielił ssaki od ryb, rozdzielił mężczyznę od kobiety i jesteśmy piękni, kiedy jesteśmy rozdzieleni. Szatan chce wszystko zmieszać. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj wszyscy sobie mówią perty, wszyscy są podobnie ubrani, nieraz człowiek wchodzi na uczelnię i rozmawiają dwie panie i nie wiadomo, która studentka, która profesorka. Ja nieraz idę ulicą, idzie przede mną dwóch osobników płci męskiej. Obydwaj mają kaczora Donalda na koszulkach, czy tam Shreka, długie włosy, piją piwo i nie wiem, który to jest ojciec, który syn. Dawniej na kilometr można było odróżnić. Czy proszę Państwa, zwróćcie uwagę, ja na Starym Mieście to obserwuję w Warszawie, jak widzę te panie ze Straży Miejskiej, to są często blondynki, bardzo przystojne, filigranowe dziewczyny, włosy rozpuszczone spod tej czapki i półmetrowa pałka u boku. I kajdanki i gaz łzawiący. Jeden facet mój przysiędza, to musi być dezodorant, to nie może być gaz łzawiący. Ja może grzeszę i się kiedyś doigram, ale ja sobie chciałbym zobaczyć, jak taka ze Straży Miejskiej 1,5 metra czy 1,60 m powala mnie na ziemię. Naprawdę, ja kiedyś myślę, może trochę sprowokuję, tylko że to w gazetach będzie pisać. Drodzy Państwo, jak świat światem, kobiety sobie siedziały na rynkach, piły kawę i cappuccino, a faceci z pałkami chodzili dookoła i pilnowali, żeby tym kobietom się nic nie stało. Idźcie na rynek w Pile czy w Toruniu, faceci piją browar, a dookoła chodzą kobiety z pałkami i pilnują, żeby tym facetom się nic nie stało. A jak podejdzie łobuz, to facet powie, proszę panią, a on się bije. I wtedy pani wyjmie pałkę i zrobi buch, buch, buch. Ja rozumiem, że kobiety są w tych strażach potrzebne, bo one rozładują napięcie. One właśnie nieraz mają, faceci to sobie skoczą do oczu. Ale przecież to słyszałem na własne uszy w radiu wiadomość o 6 w Trójce, to 3 lata temu, wielki sukces kobiet, mogą już pracować w kopalni pod ziemią. Kodeks pracy zezwala. No, świat, powiedziałem, feministki są to ludzie, którzy, kobiety są, feministki są to ludzie, którzy nie cierpią facetów, a chcą nimi być i tęsknią za tym, żeby nimi być. To jest straszne. Bóg stwarza rzeczy coraz doskonalsze i mówiłem, kobieta jest delikatna, subtelna. To pan Jacek Polikowski jest specjalistą tego. Kobieta widzi to, czego facet nie widzi. Kobieta czuje to, czego facet nie słyszy, to, czego facet nie słyszy. Dziecko płacze, kobieta mówi, boli go brzuszek. A facet, skąd wiesz, że go boli brzuszek? Bo jak go boli ucho, to płacze inaczej. Moja mama mi kiedyś uratowała oko w Smukale koło Bydgoszczy, bo siedziała w pokoju i mówi do mojego ojca, tam jest podejrzana cisza w pokoju, gdzie jest Piotruś. Ojciec mówi, co się trzepiasz? O, już cisza podejrzana, cisza. Tam się coś dzieje. Weszła, a ja już nożyczkami od paznokci chciałem sam putować oko. Moja mama to widzi tu gdzieś bliznę. Ja tej blizny nigdy nie mogę dojrzeć. Ale kobieta takie rzeczy wyczuwa swoją intuicją. Ale potrzebuje ochroniarza. Potrzebuje ochroniarza. I teraz jak to z nami jest, panowie? Jak się urodzi zając, to na pewno będzie zającem. Na 100%. Będzie kicał po łące, gryzł listeczki i kapustę, będzie spłochliwy i będzie miał długie uszy. Jak się urodzi wilk, będzie wilkiem. Nie ma zmiłuj się. Będzie miał kły, będzie chodził całą watachą. Jak się urodzi facet, nie wiadomo. Może być wilk, może być zając. Nie wiadomo. Nie jest zdeterminowany. I ktoś mu musi nim pokierować. Ja wczoraj mówiłem, ojciec nadaje imię, ojciec nadaje imię. Chłopcy chcą mieć imię tygrys, komandos, żołnierz, siłacz, mocarz, nie wiem, rycerz. Kobiety nadadzą właśnie to imię inne, pączuś, złoty. Jeszcze jest pierwsza rzecz. I mówiłem, że jak Jakub zmienił imię synowi, natychmiast zmienił, wkroczył i zmienił imię. Zresztą w żydowskiej kulturze rolą ojca było zabrać syna matce, kiedy miał tam 5-6 lat. Zresztą do tego zaraz dojdziemy. Jak to jest z nami, panami? Chyba każdemu z nas, panowie, się zdarzyło, że w dzieciństwie został skompromitowany jako mężczyzna. Sikał się w majtki. Ja pamiętam, zwiewałem kiedyś przed psem, małym psem. Pobiłem rekord świata w prędkości. Tam prędkość światła to drobiazg, co ja osiągnąłem.
Całe podwórko u mnie w Warszawie się śmiało. Sąsiadki: Piotrusiu, nie bój się. Ja nie słyszałem żadnego nie bój się. Miałem tylko drzwi od klatki schodowej przed oczami. Zwiewałem, pamiętam, w krótkich portkach. Udało mi się zwiać. Całe podwórko się śmiało. Opowiadali sobie, jak Piotruś zwiewał wczoraj przed małym pieskiem. Dla mnie to była hańba. Hańba. I wy, panowie, mnie zrozumiecie. Nie mogłeś przeskoczyć przez skrzynię. Zsikałeś się na WF-ie. Wyśmiali cię. Walnąłeś jakiś numer w rodzinie. Nakryli cię, jakżeś się z siostrą cioteczną w lekarza bawił. No po prostu kompromitacja totalna. I drodzy państwo, dla faceta siła to jest istota, że go szanują, że się z nim liczą. Facet wyśmiany jest najgorszym facetem. Najgorzej to przeżywa. I teraz, jeśli mężczyzna w dzieciństwie coś takiego przeżył, ma podcięte skrzydła. I coś trzeba z nim zrobić. On jest przeklętym w pewnym sensie mężczyzną. Ten wyśmiany facet. Wyśmiany facet. Co z nim trzeba zrobić? Trzeba go przeprowadzić przez inicjację. To znaczy, przychodzi dorosły mężczyzna takiego chłopca, najczęściej to powinien być ojciec, i mówi: synku, wyśmiali cię, czujesz się fatalnie, czujesz się przeklęty. Uważaj, ja ci zadam ból, ale nie za duży, i ty ten ból wytrzymasz i przywrócę ci godność mężczyzny. Jak to robili aborygeni? Ojciec przychodził w nocy do namiotu, gdzie syn spał z mamusią. Łapskami ojciec brał dziecko. Dziecko płakało: tato, zostaw mnie. Mama mówiła: zostawcie mi moje dziecko. On tam z wujkami, wujkowie już przed tym brali noże. Szli w nocy gdzieś w góry. On musiał w nocy upolować jakiegoś zwierzaka, wejść na drzewo, przejść gołymi stopami przez potok. Ojciec nacinał ramię, tu gdzie facet ma siłę. Tu nożem nacinał swoje ramię i smarował krwią usta syna. Co to znaczyło? Do tej pory mama cię karmiła mlekiem. Teraz ja cię będę karmił krwią. Chłopak był nieco zmaltretowany po 3 dniach. Wracali do wioski i mówili: to już nie jest chłopczyk, to jest facet. Dostawał nóż, skórę i wszyscy zaczynali go szanować. Panowie, dlaczego jest tyle alkoholików w Polsce i na świecie? Bo wielu facetów ma 40-50 lat i nikt nie zdjął z nich klątwy. Wyśmiania w dzieciństwie, poniżenia w dzieciństwie. Do rana mógłbym wam opowiadać, jak są chłopcy poniżani. Eldridge opisuje o chłopczyku, który miał ojca dziennikarza i pisał do niego listy. Bo ojciec wracał z pracy, zamykał się w gabinecie, pisał felieton na następny dzień i synowi nie wolno było wchodzić, przeszkadzać ojcu. Więc on pisał listy: tato, zbudowałem dzisiaj z klocków wieżę, przyjdź zobaczyć. I w listy przez szparę wsadzał pod drzwiami. I wspomnienie się kończy: mój ojciec nigdy mi nie dał odpowiedzi. Przeklął go. Więc pamiętam opowiadanie chłopaka, który mówi: proszę księdza, w szkole podstawowej wystawialiśmy jakąś sztukę, nauczycielka wymyśliła o ludziach z epoki kamienia łupanego. Ubrałam je w spodenki gimnastyczne, zrobiła mi z szarego papieru taki kostium, że ja niby taki dziki jestem, dała mi maczugę i przed całą szkołą kazała dłubać w nosie, że jestem taki dziki. Ksiądz sobie wyobraża, jak się ze mnie śmiali? Śmiali się ze mnie do 8 klasy. 8 lat wracali do tego: ty, łupany kamień, dłubiesz w czymś jeszcze, czy tylko w nosie? Proszę Państwa, to było przekleństwo. Ja całe życie przez tą głupią nauczycielkę, ja bym po prostu nocami mi się śniał, ją zabił za to, co ona mi zrobiła. Dla chłopaka to jest hańba. Wyśmianie przed całą szkołą. I potrzebna jest inicjacja. Nadanie nowego imienia. Bo człowiek funkcjonuje według imienia. Mamy imię oficjalne. Ja jestem ksiądz Piotr, ja jestem duszpasterzem, a ja mogę być w środku chłopcem. Ktoś może być bankierem, ktoś może być aktorem, pisarzem, mieć 50 lat, mieć inteligencję, ciało rozwinięte, a może być chłopcem i funkcjonuje tak jak chłopiec. Drogie panie, tu jest tajemnica twojego ojca, że pije, tu jest tajemnica twojego męża, że jest nieodpowiedzialny. On po prostu ma 7 lat, bo kiedy serce zostanie złamane, to ciało rośnie, a serce zostaje na tym poziomie, kiedy zostało złamane. Przyszedł kiedyś do mnie na rekolekcjach dla rodzin czy dla mężczyzn, już nie pamiętam, pan, i mówi: proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże. I zaczyna prawie płakać. Mam żonę, ja ją kocham, naprawdę ją kocham, ale ją ciągle zdradzam. Ja pracuję w firmie, organizuję integracyjne wyjazdy. Pojadę na integracyjny wyjazd, wypijemy po 2 kieliszki i z koleżanką się rano budzę w łóżku. Ja mam syna, ja już się brzydzę, chodziłem do spowiedzi, co ja nie robiłem. Ja mówię: jak pan ma na imię? No tam Andrzej czy Krzysiek. Nie, nie, jak pan ma na imię? Tu, w środku. A ja nie mam żadnego imienia. Ma pan, wszyscy mamy.
Jak pana przezywali w szkole? On mówi, mnie w szkole? Aha, Laluś. Ale tylko powiedział Laluś, od razu wilgotne oczy, serce trafione. A pan jest Laluś? Jestem, proszę księdza, Laluś i gnój. Ciągle się popisuje przed kobietami. Ciągle mi mało ich uznania i podziwu. Nie mów do ojca, bądź odpowiedzialny, tato, przestań pić. Tylko zastanów się, jak mu zmienić imię. Bo mówienie facetowi, który ma imię Laluś, żeby był mocny i twardy, to tak jak mówienie komuś, kto ma połamane nogi, stary, skocz na Giewont. Patrz, sąsiedzi idą na Giewont, widzisz, wszyscy, zobacz, tylu ludzi na Giewont. No weź się w garść, tak ci zrobię kanapki, pójdziemy. Jemu się muszą nogi zrosnąć. Nikt z was nie będzie kaleki pchał na Giewont. Są ludzie, którzy nie potrafią. Erotomania, masturbacja. To jest właśnie 7 lat. 7 lat. Czajeni jeszcze pięknie to robili. Pięknie. Czajeni, żeby przejść inicjację z plemienia Czajenów, wsadzali ręce w ognisko, przytrzymywali, wyciągali ręce i żeby pokazać, że wcale im za gorąco nie jest, wsadzali ręce do gotującej wody. Oczywiście po wyciągnięciu mieli blizny do końca życia, ale te blizny to były ich pagony oficerskie i Czajen z takimi bliznami, to był oficer soldiers, kiedy miał takie płaty skóry od pasa i kiedy był napad na wioskę Czajenów, on brał dzidę, przybijał się sam przez ten płat skóry do ziemi, żeby nie uciec. Kobiety z dziećmi uciekały, a taki przybity do ziemi Czajen bronił aż do ostatniej kropli krwi. I sobie tak myślę, oby tak było, dlaczego my księża nosimy długie sutanny? Żeby się przybić do ziemi i was bronić w walce z demonem. Żeby was bronić, bo my też musimy być waszymi ochroniarzami. Jezus był ochroniarzem, jest największym ochroniarzem całego świata. I my, chłopcy, za tym tęsknimy. Niestety od rewolucji przemysłowej ojcowie poszli do pracy i kiedy my chcemy być z ojcem, on wraca z pracy. Tato, tato, chodź, pogramy w piłkę, chodź na łyżwy. Syneczku, tatuś jest zmęczony, w sobotę pójdziemy, czy w sobotę coś wyjdzie. Ojcowie dzisiaj nie są z dziećmi. To jest tragedia, tragedia synów. A my tego pragniemy. Mój kolega, znaczy uczeń, teraz to praktycznie kolega, ma 5 czy 7 dzieci z Otwocka, opowiadał, jak przychodzi spóźniony nieraz na obiad i żona mu odsmaża obiad, on zaczyna jeść, jego synowie się zlatują. Siadają przy stole i w talerz ojca tak. Tato, dobre to jest? On mówi, dobre, daj kawałek. On mówi, Agnieszka, no co ty nie dajesz im jeść? Co oni tacy wygłodzeni? Ale jedli godzinę temu, nie mogli skończyć. Oni nie chcą od mamy, oni chcą z ojcem jeść, bo tata jest silny i oni chcą mieć tą siłę i chcą jeść to, co... Pamiętam, wspomnę mojego ojca, o mamie już mówiłem. Mój ojciec pracował w biurze i mama mu rano robiła kanapki do pracy. Nieraz było lato, 30 stopni, lipiec i on te kanapki nosił w torbie, nie wyjął ich, bo jechał gdzieś tam w delegację i wracał z powrotem i te kanapki przywoził do domu. Wy sobie wyobrażacie, jak wyglądały kanapki po 30 stopniach. Jeszcze mój ojciec palił papierosy, takie dość tanie, więc te kanapki były jak w panierce w tytoniu. Więc tak, tytoń, tłusty papier, kanapki i mama mówiła, ojej, nie zjadłeś tych kanapek, mówiła. Daj te kanapki, to gołębiom się pokruszy pod śmietnikiem. Ale ojciec był sprytny. Wołał mnie i mówił, Piotruś, Piotruś, chodź na tu, chodź na tu. Chcesz wojskową kanapkę? Kurczę, ja te kanapki tak jadłem jak kawior w Sheratonie. Mama mówiła, synku, potrujesz się, co ty mu dajesz? A ja wojskową kanapkę, ja bym do dziś... Eldridge pisze, chlubą faceta jest rana. Po moim ojcu zostało mi troszkę... rzeczy, wspomnień, ale rana nad kolanem. W świdrze przerzucał mnie przez drut kolczasty i rozwalił mi nogę. Oczywiście mama, co ty z nim robisz? Co, głupi jesteś, dziecko, to delikatnie. A ja chodziłem zamandażowany i do dziś, jak się kąpię, pamiętam, mój medal od ojca nad kolanem, rana, blizna po ranie. My tego chcemy. My chodzimy za facetami jako dzieci, żeby nas uznali, żeby powiedzieli, jesteś w porządku. Pamiętam, przyszedłem kiedyś do jednego pana, tam syn, tam wujek, był jakieś zgromadzenie rodzinne, bo ksiądz przychodzi. Prosty facet mówi, proszę księdza, pospawałem, bo jestem spawaczem na siekierkach w Warszawie, na elektrociepłowni. Pospawałem synowi taki ciężarek jeden. Chodź no tu, pokaż księdzu, jak podnosisz. No to ten ciężarek, raz, dwa, trzy. Przychodzi żona, oj, spocisz się, syneczku, już nie pokazuj, ksiądz wierzy,
on poszedł do drugiego pokoju. Proszę księdza, 6, 7, 8. Ja mówię, cool, wystarczy. W porządku, w porządku. Został nazwany przez starszych facetów, że jest w porządku. I bez tego jest tragedia. Bez tego jest tragedia. Drodzy Państwo, tu jest, że trzeba zmiany imienia, nie że się wezmę w garść, a zmiany imienia i muszę znaleźć kogoś, kto mi to imię zmieni. I tym kimś jest Jezus Chrystus, najpiękniejszy z mężczyzn świata. Boże, jaki Jezus był pięknym mężczyzną. Ja to kocham, te fragmenty Ewangelii. Przyszli po Niego w ogrójcu, w całym żelazie. On stanął, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Poprzewracali się. Kurczę, jak on to powiedział? Ludzie się dziwili, nie, że on mądrze mówi, ładnie mówi. Wy nieraz mówicie, ale ksiądz mądrze mówi, ładnie mówił, dowcipnie mówił, ciekawie mówił. Nie. O Jezusie jak mówili? On naucza z mocą. Co to było za słowo? Co to było za słowo, że mówili o nim, że naucza z mocą? Nieprawdopodobnie, jaki on był twardy. Ciągle przyspieszał w drodze do Jerozolimy, aż się dziwili, że idzie tak szybko. Zmieniał tematy. Jak ktoś przychodził do niego, Panie Jezu, Ty jesteś wielki, Ty jesteś genialny, nikt by tak nie mówił jak Ty. Jak się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Ale potrafił płakać, potrafił być czuły, potrafił dzieci brać na ramiona. I po co chodzę do kościoła? Po to, nie po to, żeby zaliczać msze święte i nabożeństwa, po to, żeby mi Chrystus zmienił imię. Żeby mi Chrystus zmienił imię, żeby mi nadał nowe imię. To jest bardzo ważne. Niestety, my, proszę mi wierzyć, my księża dyskutujemy bardzo dużo o tym, o duszpasterstwie, młodzieży, gimnazjalistów, studentów. Jest zadanie przed nami, uruchomienie facetów w kościele. Facetów trzeba uruchomić. Bardzo ciekawą statystykę podał Marrow w swojej książce Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Jak jest niewierząca rodzina i nawróci się kobieta w niewierzącej rodzinie, to pociągnie za sobą rodzinę w 13% przypadków. Jak jest niewierząca rodzina i się nawróci facet, to pociągnie rodzinę w 90% przypadków. Religijność rodziny zależy od ojca. Czy się modli, czy nie. Czy jest wierzący, czy nie. I czy jest wierzący po męsku. Bo jeśli ojciec chodzi i jest taki rozanielony jakiś, to też ta religijność może synom się nie spodobać. A wielu, i my mamy kłopoty. Wielu facetów nie chce chodzić. Wiecie o tym, że jakbyśmy się tu policzyli, idę o zakład, że jest więcej kobiet. U świętej Anny autokar jechał na pielgrzymkę ze studentami, to jechało 46 dziewczyn i jeden chłopak. I kierowca. Chłopak. Nieprawdopodobne są te proporcje. Wszędzie, na każdych mszach, na wszystkich zebraniach. Dlaczego? Wielu facetom się kojarzy, że Kościół to jest obciach, bo to jest słabizna. Bo w Kościele jest 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Kobiety idą do kościoła, bo panowie, żeby, właśnie, bo nieraz twoja siostra chce chodzić do kościoła, a ty nie chcesz. Kobieta kocha kościół. Z paru powodów. Oczywiście ja pomijam te kobiety, które kochają Jezusa głęboko, ale tak po ludzku. W niedzielę można założyć płaszcz świąteczny i kieckę. Cały tydzień czeka, no już nie pójdzie do roboty. Buty, pantofle sobie kupiła, to kiedy pokaże? W niedzielę. Więc jest, porówna się z innymi. Kwiaty przy kościół, przy ołtarzu. Jak ułożone. Ministranci. Jacy ładni ministranci, bielaneczki. Jak jeszcze się ksiądz przystojnie trafi, jest na co popatrzeć. Pieśni o czym? O miłości. Serce moje, blisko Ciebie, dotknij mnie Jezu, chcę być tylko z Tobą. Facet, kurczę, jakąś pieśń wojenną by zaśpiewał, prawda? Hej, sokoły. Naprawdę, to jest wszystko, ja się naprawdę facetom nie dziwię. Kiedyś jeden facet przyszedł, powiedział, proszę księdza, żona mnie przekupiła, niech ksiądz nie pyta jak. Żona mnie przekupiła, że poszliśmy na spotkanie grupy modlitewnej. Ja mówię, i co? Więcej tam nie pójdę. Ja mówię, dlaczego? Bo mi kazali robić 2 najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, pan się nie wygłupia, na spotkaniu grupy modlitewnej 2 najstraszniejsze rzeczy, a co panu kazali robić? Kazali mi trzymać drugiego faceta za łapę. Spocona łapa drugiego faceta w mojej spoconej łapie. A drugie, kazali mi się otwierać. Proszę, niech się pan otworzy, niech pan powie o swoich grzechach, najlepiej o tych seksualnych. To w życiu tam nie pójdę. Mówię, nie, chodź pan, ja też bym nie poszedł. Wielu, są faceci, którzy mówią tak, dziecko pozwolę ochrzcić, na ministranta nie puszczę. Bo faceci się boją, że dziecko w tej krótkiej haleczce, takiej, że się coś stanie z jego męskością. To jest niesłuszne, ale tak jest.
Wielu facetów się dystansuje od Kościoła, wielu facetów się boi, że Kościół zabierze im to, co mężczyźni najbardziej lubią. Śmiech, seks. Też mi się przypomina tu historia małżeństwa, które pojechało na pielgrzymkę do Rzymu. No wiecie, pierwszy dzień zwiedzanie kościołów, wieczorem jakaś pizza pod gołym niebem, gwiazdy na nieboskłonie rzymskim. Mieszkali w domu pielgrzyma, poszedł z żoną po tej kolacji już do siebie, do domu pielgrzyma. Położyli się do łóżka, no wino w głowie szumi, Rzym, cieplutko. On się do żony zaczyna przytulać, patrzy na górę, a na górze obraz powieszony nad łóżkiem. Jezus, serce w koronie cierniowej, jedna ręka tak, a druga tak. Facet mówi, proszę księdza, odsunąłem się od żony, złożyliśmy ręce i przez dwa... Ja, panie, jesteście kościelnym małżeństwem, tak? Trzeba się było kochać, żeby iskry szły, panie. Trzeba było się kochać, Pan Bóg wymyślił seks, tylko boi się, żeby on nie zdziczał i dlatego mówi, nie cudzołóż, nie bądź wyuzdany, ale tak się trzeba było kochać. Ale widzicie, jakie mamy skojarzenia, że coś jest nie tak. Boją się niektórzy, że Kościół im poderwie żonę. No to jest, drogie panie, pamiętajcie, te, które już jesteście mężatkami, te, które będziecie, że twoim pierwszym katechetą i proboszczem jest mąż. Są kobiety, które zdradzają męża z kościołem. Cały dzień przy parafii, proboszczowi pomagają w bibliotece układać kwiatki, załatwiają to. Wrócą do domu, mąż chce się odezwać. Ci, kochanie, audycja w Radiu Katolickim? Nie wolno, absolutnie nie wolno. Mąż jest ważniejszy od dziecka. Z dzieckiem będziesz miała dobrą relację, z dzieckiem nie masz sakramentu. Dziecko kiedyś odejdzie, a mąż zostanie. Dziecko nieraz jedzie na studia, kobieta patrzy, o rany, jakiś facet w domu. Kto ty jesteś? Twój mąż. O matko, zapomniałam. Tak na dzieci poszła opieka, że zapomniałam o mężu. Tego nie wolno robić. Dlatego szukamy rozwiązań dla mężczyzn, żeby ich wrócić, bo powtarzam, jeden nawrócony facet to jest ogromna pomoc duszpasterska dla Kościoła. Jeden nawrócony. Dlatego ja bardzo cenię spotkania z rodzicami w przedszkolach, w żłobkach. Przychodzą na spotkania, tam siostry zakonne prowadzą takie przedszkola. Uwielbiam mieć do nich nauki, bo jeśli do nich się trafia, szczególnie do panów, to los rodziny może się naprawdę zmienić. Jeszcze parę słów o małżeństwie na koniec, bo wokół tego tematu oscylujemy. Proszę Państwa, właśnie a propos tych imion. Jest wiele małżeństw, o których pisze Eldridge, że mogłyby napisać na zaproszeniu na ślub narzeczonych. Anna Kowalska i Jan Malinowski zapraszają na ślub do kościoła takiego i takiego, tego i tego dnia, o godzinie tej i tej. Potem jest przyjęcie, przewidywany rozpad małżeństwa za 4 lata. Są tacy, którzy mają tak złe imię, że im się małżeństwo rozpadnie. Niestety nie mają szans. I trzeba im wtedy powiedzieć, słuchajcie, jesteście mili i sympatyczni i to nie wasza wina, że to małżeństwo się rozpadnie. Błagam was o jedno. Kiedy się zacznie rozpadać, proście o pomoc. Nie zatnijcie się, nie ucieknijcie, nie zacznijcie się nienawidzić, tylko proście o pomoc. Ja narzeczonym mówię tak, bo przychodzą nieraz do mnie studenci, proszę księdza, no mam chłopaka, no chodzimy, no niby jest nieźle, nieraz się popstrykamy, ale czy my będziemy dobrym małżeństwem? Ja mówię, nie wiem, idealnym na pewno nie, to wiem. Jak idziecie w góry, jak idą alpiniści w góry, zapierają lekarstwa, zapierają czekoladę, zapierają kocher, zapierają coś tam do spania, śpiwór, no wiadomo, zabierają telefon satelitarny, wiadomo, co się bierze w góry, no wyjdziecie w góry, to się też zabiera, bandaż. Ja mówię, zróbcie sobie apteczkę na małżeństwo, bo będą góry, zróbcie sobie apteczkę. Telefon do księdza, który wam zawsze pomoże. Telefon do domu rekolekcyjnego, gdzie pojedziecie ratować swoje małżeństwo. Książki, które zrobiły na was wielkie wrażenie. Naprawdę niech stoją na półce przewiązane wstążeczką, nikomu ich nie pożyczajcie, jak się zacznie walić. Czy filmy, które was poruszyły. Mieć taką duchową apteczkę, gdzie się zaczniemy ratować, bo jest pierwsza kłótnia, awantura, mąż się rozpędzi, gdzieś tam żonę zdradzi, czy będzie miał ochotę, ona to zobaczy, piekło i koniec małżeństwa. Wynoś się z domu. Kiedyś takiego jednego pana spotkałem, co pan robi? No mieszkam u mamy. A dlaczego? No bo żona mi powiedziała, wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Matko Najświętsza, to pana dom mój. To jak pan się może wynosić? Niech pana oddział komandosów wyciąga z tego domu. Zębami w parapet. Nie można się poddawać. Właśnie o to chodzi. Są ludzie, którzy no niestety nie zostali przygotowani. Nie zostali przygotowani na małżeństwo i powtarzam, to nie jest ich wina.
I trzeba czuwać, najlepszą formą czuwania jest formacja w jakimś kościele domowym, neokatechumenacie, bo diabeł przychodzi przez drobiazgi. Nie wiem, czy zauważyliście w księdze Pieśni nad Pieśniami, tym erotyku biblijnym, początek, oto mój ukochany, oto moja ukochana, jej piersi, tutaj wszystko się rozwija i nagle takie zdanie. Uważajcie na lisy. Kurczę, jakie lisy? Tam w rejonach biblijnych, tam w tej geografii nie, bardzo uciążliwe są lisy. To tak jak u nas krety. Może komuś z was się zdarzyło na działce sobie trawniczek zrobić idealny, piękny trawniczek, przyjeżdżacie za tydzień, a tu krecik podziałał. Wtedy ma się ochotę wziąć bejsbola i drania utłuc. No. Otóż uważajcie na drobiazgi, bo z drobiazgów robią się wielkie rzeczy. To, co pisze Eldridge, że jego żona ma wyjątkowy talent, jak on wchodzi do łazienki i tylko odkręca wodę i zaczyna myć ręce, ona zaraz do niego zaczyna mówić. On mówi, nic nie słyszy, ona mówi. Ja zakręcam wodę, ona przychodzi, mówi, no i co o tym sądzisz? Mam ochotę wziąć kija bejsbolowego. Nie mów, ale ona mówi, a ja znowu się wściekam, jak jadę z nim do supermarketu i mówi, jest dużo ludzi, jeździmy po parkingu. Ona mówi, o patrz, tu jest wolne miejsce. No tu wjeżdżaj, tu, o Jezu, nie wjechałeś. Znajdę lepsze. To w końcu ona mówi, znajdź lepsze miejsce, zadzwoń z komórki, gdzie jesteś. Albo mówi, jak mój mąż jedzie po mieście, obcym mieście, szuka jakiegoś adresu. Mówię, zapytaj się kogoś. Nie będę pytał. Po co pytać? Sam trafię. Wjedzie w jakąś jednokierunkową. Ty, chyba jedziemy pod prąd. Ja trafię. Wjechaliśmy już do śmietnika. Jesteśmy między wiadrami ze śmieciami. Zapytaj kogoś. Ja sam trafię. To są drobiazgi. Czy w Dzikim Sercu on pisze o sytuacji, kiedy ich synek prosił rodziców, mamusiu, tatusiu, przyjdźcie do mnie do szkoły na przedstawienie, bo będę grał jakąś tam rolę, tylko nie spóźnijcie się. No i oni wsiedli w samochód, jechali i oczywiście wpakowali się w korek. Za 15 minut się zaczyna w szkole przedstawienie, oni w korku. To był ich rejon zamieszkania, więc znali tam każdą uliczkę. A żona mówi do Eldridge'a, kochanie, tu jest taki objazd, może byśmy spróbowali. Przecież wiem, że tu jest objazd. I mówi, i wtedy zaraz przychodzi szatan. Ona ci tak specjalnie mówi. No jasne, oczywiście, że specjalnie. Ona ci tak zawsze mówi. No tak, zawsze mi tak mówi. Inne kobiety tak nie mówią mężom. Na pewno tak nie mówią. I mówi, gdyby wtedy był w samochodzie prawnik z pozwem rozwodowym, podpisałbym. Słowo honoru, żebym podpisał. Zaczyna się to od drobiazgów. Od małego kapania wody. Chcecie się zorientować, kiedy diabeł już wszedł w wasze rozmowy małżeńskie? Jak zaczynacie używać słów zawsze i nigdy. Ja to zawsze dla ciebie chciałam być dobra. Ja się zawsze poświęcałam, a ty nigdy żeś mi nie pomógł. Twoja matka nigdy, a moja matka to zawsze, a ja to nigdy, a to zawsze. To jest cudowne. Przyszła do mnie kiedyś jedna pani i mówi, proszę księdza, ja to zawsze chciałam szczęścia w rodzinie. Zawsze chciałam dobra dla męża. Ja mówię, witaj Maryjo. Nie poznałam cię. Takie masz pasemka zrobione. Drodzy Państwo, trzeba na to wszystko uważać i tego się trzeba uczyć. Tego się trzeba uczyć, żebyśmy wytrwali. Powtarzam i wszystkim Panom, już nie zdążymy na tych rekolekcjach, polecam historię świętego Józefa. To był twardziel, on się nawet ani razu nie odezwał w Biblii. Ani razu. Nawet nie powiedział ma. Ale był ochroniarzem Maryi. Jest gotowy poświęcić za nią życie. Historia Maryi Józefa to się Romeo i Julia nie umywa. Jak Józef się zorientował, że ona jest w ciąży, nie wiedział, czyje to dziecko i postanowił oddać życie za Maryję, nie w sensie biologicznym, tylko postanowił ją wypędzić i cały Nazaret by mówił, a to gagatek, zrobił jej dziecko, ją wyrzucił. I Maryja by żyła wtedy, bo groziło jej ukamienowanie, a Józef będzie zbierze na siebie całą nienawiść. Panowie, jeszcze raz proszę, błagam was, bądźcie ochroniarzami swoich kobiet. Kiedyś mi jeden facet opowiedział świadectwo. Spędził noc z kobietą, z którą nie powinien spędzać nocy. Obydwoje mieli kaca moralnego, ale udawali, że wszystko w porządku. Rano cudownie było, kochanie, ale byłeś cudowny, ale byłaś cudowna. A on mówił mi to, a w głowie miałem jedno. Idź już, bo ja chcę do spowiedzi, bo mam takiego cykora, bo się tak boję Boga, co ja zrobiłem. Cmok, cmok, cmok. Ona wyszła, on mówi, proszę księdza, umyłem zęby, ogoliłem się, szybko lecę do parafii, do spowiedzi rano, żeby, bo potwornego miałem wyrzuty sumienia. Wchodzę, a ona już klęczy przy konfesjonale i płacze. A jeszcze pół godziny temu było cmok, cmok, kochanie, wszystko w porządku, ale jesteś cudowny. I wtedy sobie postanowiłem, moja kobieta nigdy się przeze mnie nie będzie musiała spowiadać.
jeśli komuś z was się to uda, że twoja dziewczyna, twoja kobieta nie będzie się musiała przez ciebie spowiadać, jesteś geniuszem, jesteś takim ochroniarzem, że Schwarzenegger to przydobie myszka Miki. Naprawdę, jesteś geniuszem, nie musisz się walić na piąchy, nie musisz skoczyć kursu jiu-jitsu, ale duchowo obronić żonę i dzieci przed demonem, to jest coś nieprawdopodobnie wielkiego. I po to chodzimy do kościoła. Nie to, żeby zaliczyć mszę. Po to chodzimy do Jezusa Chrystusa, po to prosimy o Ducha Świętego, żeby być mocarzem, wielkim mocarzem. Jan Paweł II był staruszkiem, ale był mocarzem. Maksymilian Kolbe w tych swoich drewniakach i w tym pasiaku wyglądał śmiesznie, ale pokonał całe gestapo, całą obsługę obozu koncentracyjnego. O takiego ducha nam chodzi i tego